Cześć, tu Marcin Mazur. Witam Cię w swoim kanale, w kanale Mazur Gotuje. Nowa seria się zaczyna i dzisiaj w nowej serii rozpoczynamy przepisy związane z bobem. No to do dzieła, zaczynamy. Prosty przepis, jak ugotować bób w podstawowej wersji, najprostszej. Oczyszczony bób przerzuciłem do osobnej miseczki. Muszę ją teraz dobrze i dokładnie opłukać. W pierwszej kolejności trzeba przygotować wodę. Wybrałem garnek taki malutki, 1,5 litra wody. Sól dodam później. A teraz co? Tutaj mam uszykowany bób, który jest oczyszczony z różnych takich różnych końcówek. Nie ma, wszystko, każdy jest ładny, nie ma nic tutaj brzydkiego. I teraz muszę go dokładnie opłukać. Dodaję bób do gotującej się wody. I łyżkę soli. Teraz wszystko trzeba to wymieszać. Żeby bób się szybko zagotował, przykryję pokrywką. Mniej więcej 15-20 minut powinien się gotować. Ale jeżeli jest starszy bób i mniej świeży, to może być to nawet 40 albo 50 minut. Raczej 40 minut. Więc czym świeższy bób, czym zielony, bardziej zielony i świeży, tym lepiej. Teraz pozostaje mi nic innego, jak tylko czekać. A na pewno będzie dobre. Mniej więcej 5 minut temu sprawdzałem, jaki jest bób, czy jest odpowiednio miękki. W takiej wersji, w której mi najbardziej odpowiada. Jedni wolą na przykład bardziej rozgotowany, żeby był taki w zasadzie mocno rozgotowany i taki pamiętam z dzieciństwa. Natomiast ja wolę taki bardziej al dente. O, ten już jest troszkę za miękki. 20 minut wystarczy, teraz trzeba odcedzić. Bób jest gotowy. Moja mama, moje babcie, wszyscy jedzą, te starsze osoby. Ja jestem młody. Te starsze osoby jedzą bób ze skórką. Bez skórki, przepraszam, czyli obierają. Ja natomiast właśnie jem ze skórką. A to dlatego, że w skórce jest najwięcej witamin. Bób mi się kojarzy właśnie z początkiem lata. Jest wyśmienity, naprawdę. Chociaż niektórzy na zachodzie uważają ten smak za zapach. Za odrażający. Ale nie ja. Zapraszam Ciebie do Mazur Gotuje, żeby oglądać częściej przepisy, które są sprawdzone, łatwe i szybkie do zrobienia. Trzymaj się, cześć!